Dzień dobry witam wszystkich serdecznie w tak pięknych okolicznościach przyrody na farmie kolin jak widzicie dzisiaj kosimy lucernę w zasadzie na siano mamy dzisiaj tam nie wiem 8 maja coś takiego jeżeli dobrze pamiętam wcześniej się no z dwa dni wcześniej miałem wyjechać, ale on nie wyszło Także jestem dzisiaj i kosimy tutaj już to pole jak widzicie zaraz będzie ogarnięte tutaj końcóweczkę mamy całości tutaj jest 220 tam jest kawałek łąki w tym dołku tam tam się nie da, nie dało się robić, tak powiem, pola uprawnego, ani siać lucerny. No ale tam koszenie koszeniem, to wszyscy wiedzą jak to wygląda, ale jest parę takich ciekawych rzeczy, o których warto wspomnieć odnośnie koszenia. Przede wszystkim w tym roku taki specyficzny no, to przebieg pogodowy był wredny, nie? Narobiły te przymrozki bardzo dużo szkody, to jest raz i na trawach, lucernach, a w szczególności na trawach odbiło się to w bardzo drastyczny sposób i po prostu trawy stanęły. Teraz to może gdzieś tam ruszy, ale ale czy to naturalne łąki, czy łąki siane no nie fajnie jest, nie fajnie na lucernach. Podobnie też była, też była strata, tak, jak paki, przepraszam, dostało to wszystko mrozem, popękały łodygi. Lucerna dosłownie zrobiła się niższa e, niż była, także kurczę, no siadło. Straciło to na, na, na wysokości, na objętości i tak dalej, więc to straty są. E, do łąk to też Wam tam pokażę. Tam mam naturalną łąkę, nie wiem, czy słońce mi razi i nic nie widzę. Co ja pokazuję. W każdym razie tam. Żurawie. Siedrom. E, tam Wam pokażę, jak wyglądają łąki naturalne. E, ale to na końcu. A tutaj. Tutaj jest tak. Lucernik jest. Jak widzicie, widać lucerne E, jest to lucernik, który jest, będzie teraz czwartym, w czwartym roku, użyt, no już jest czwarty rok jego pełnego użytkowania, no bo już jest pierwszy pokos. E, ogólnie jest tutaj przez 5 lat, tak? 5 lat temu mniej więcej został tutaj zasiany. E, czwarty rok użytkowania pełnego. To pole tutaj, na którym się znajdujemy, ono jest tak na granicy e, łąki naturalnej. A takiego pola zwykłego. Tutaj już za drogą już są też takie, no, też takie pole, ale to tam przy, przy rowach, tam przy łąkach, przy tych laskach, to też są takie miękkie, torfowe miejsca i tak dalej. Więc to tak średnio się nadaje w zupełności na łąkę, na, na, na pastwisko bardziej. No, no, no. Na, na łąkę, na łąkę. Na pastwisko też nie było No W sensie chodzi mi o to, że. Są to poprzerabiane po prostu kwatery na pola uprawne, a w klasyfikacji jest to naturalna łąka. I mniej więcej taka być powinna. No ale nikomu albo mało komu są potrzebne na naszych terenach użytki zielone. A poza tym mamy tutaj bardzo dużo naturalnych użytków zielonych, ale one są, że tak powiem, dosyć mocno zawodne. Często zalewane i zależne od warunków pogodowych a więc po prostu takie sianie lucerny jest jak najbardziej wskazane tak jak mówiłem pole to jest takie częściowo naturalną łąką, pastwiskiem, na torfie i ono tak średnio się nadaje na lucernik, dlatego że jest zbyt mokrym polem okresowo, częściowo nie stoi tutaj woda, nie jest zalewane ale jest jest podmokło, tak? Także wody gruntowe są bardzo nisko. No i zobaczcie, czwarty rok użytkowania pełnego i jak widzicie, bardzo duży udział już tutaj mamy traw. Traw, perzów, innych takich, po prostu ogólnie traw. Widzicie? Bardzo dużo lucerny po prostu powypadało. I tam już widać takie kępy lucerna. Tam już miejscami niższa, tu jest takie nisko od drogi, w tą stronę idzie taki pas, tutaj jakaś taka żwirownia eee, i ta lucerna nawet tutaj jest po prostu niższa, także trawa tam ją wybiła, tutaj w tym miejscu są tak mniej więcej na równi, ale dzięki temu bardzo wyraźnie widać jak bardzo, eee, ile tej lucerny wypadło, a, a, ile, a ile jest trawy, także, także tak to wygląda. Jest to ostatni rok użytkowania lucerny na tym polu. W zeszłym roku tutaj było po raz drugi, jak ona tutaj rośnie, uzyskiwane nasiona. W tym roku będziemy, będzie będzie siano i na zimę będzie tutaj siane zboże. O zimę. Prawdopodobnie, że to krzyca. I prawdopodobnie z trawą po to, żeby w przyszłym roku tutaj było już pastwisko. Chcemy tutaj zrobić pastwisko. A na innych polach mamy już założony jest lucernik świeży 6 hektarów. no i go też tam za jakiś czas pokażę, jak już to się tam bujnie. Na tym drugim polu, które też wiosną już pokazywałem, tam jest sama lucerna, no bo to jest świeży lucernik. Tam będzie teraz drugi rok. Tak, drugi rok pełnego użytkowania, czyli trzeci rok po siebie, nie? No, także tam jest, tam jest zupełnie inna lucerna. Jest dużo większa. Też dostała po dupie po tym mrozie, ale jednak jest naprawdę świetna. E, tam jeszcze nic nie zaczęło wypadać, tam się nawet zagęściło po zeszłym roku, także, także bardzo, bardzo dobrze się to prezentuje. No, w zeszłym roku na tym polu lucerna też zupełnie inaczej się prezentowała. Myślę, że tutaj też jest to związane z tym, że Eee, w zeszłym roku były tutaj tylko dwa pokosy. Pierwszy był na siano bardzo udany. Bardzo eee, drugi był na nasiona i słoma została też zebrana. Było suchutko fajnie, no ale trzeciego po prostu nie zrobiłem. No i też to był babol. Miała być robiona siano-kiszonka. Eee, no nie została zrobiona. No i gdzie? Przez to. Przez to niestety trzeba było tam wiosną troszeczkę tego siana dokupować. No nie dużo, bo nie dużo, bo tam chyba łącznie 36 małych kostek siana i 6 dużych kostek. Także tam, tam no takie przeciągnięcie jak najdłuższe e, do sezonu pastwiskowego. No problematycznie się to odbyło. No ale jednak e, tam 500 stówek plus transport trzeba było wydać. E, no i. No i dwa dni też poszły się bujać, więc troszeczkę szkoda. Także tak. No w tym roku to musimy bardzo dużo zrobić zapasów siana yy, i będą tutaj po prostu wykonywane maksymalnie pokosów tyle, ile się da. I dobrze, że jest lucerna, bo z to w tym roku chyba nie za wiele da się skorzystać. No ale zobaczymy. W każdym bądź razie plan jest taki, żeby zrobić trzy pokosy yy, siana, yy, trzy pokosy siana na każdym z luterników mamy 5 hektarów, więc, więc naprawdę powinno być tego sporo. I czwarty pokos na sianokiszonkę. No teraz też tak patrząc na pogodę, to tak w zasadzie to myśleliśmy, że, że będziemy robić teraz na siano kiszonkę, ale ma być, ma być dosyć długi czas właśnie taki słoneczny, tak jak teraz, więc no... Mam nadzieję, że się uda zrobić siano po prostu. Eee, ale jeszcze mam tak ze, ze dwa dni na zastanowienie się, <noise> czy będę ryzykował, eee, próbując robić siano. O. To są efekty właśnie po przymrozku. Takie jakieś to wszystko popękały te szyjki, to wszystko tak jak, tak jak w tym. Tak jak w rzepakach porozsadzało. I to ta lucerna uciekła. Niestety, no ale. Także teraz robimy Teraz robimy przed O zobaczcie, jak tylko pojawią się Pojawią się O Szyszunie, tak Jak, jak zaczną pojawiać się e, Zawiązki pąków Kwiatowych, tak No to, właśnie to powinno iść na pierwsze ścięcie Lucerna jest wtedy e, Bardzo dobrej jakości e, Mamy tamten Załóżmy, że jest dzisiaj 8 maja, czyli tam za jakieś 6 tygodni, powiedzmy koniec czerwca, początek lipca, będzie drugi pokos na siano. Trzeci pokos na siano będzie gdzieś w połowie sierpnia, po połowie sierpnia, to wiadomo jakieś tam przesunięcia drobne, bo to tak przed i po żniwach trzeba będzie to sprytnie zrobić. No i czwarty pokos na lucernę, na siano kiszonkę będzie we wrześniu koniec września i siew zboża ozimego. No, taki jest plan, a co z tego wyjdzie, to się okaże. W każdym razie, no tutaj jak widzimy, czwarty rok użytkowania pełnego, no wypada, wypada ta lucerna, bardzo dużym stopniu już, już wyleciała, no mówię, myślę, że to w zeszłym roku, to, że to było niedokaszane, nie tyle ile trzeba, tak, to też nieużytkowanie nie Niewykorzystywanie w pełni możliwości tej rośliny też chyba się z tym wiąże, że ona się degraduje. Nie? To na pewno ma wpływ negatywny na to, bo się nie odbudowuje, nie, od, nie regeneruje się a trawy po prostu też są nieprzecinane czy jakieś inne chwasty i ma to możliwość odrośnięcia, więc dwa pokosy to jest za mało dla lucerny to jednak nie jest trawa, ona potrzebuje intensywnego koszenia po to, żeby się regenerować, odbudowywać i po prostu zagęszczać także tak, druga, więc, 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 więc to tak jedna przyczyna no druga przyczyna jest też taka, że, że po prostu dostała po dupie zimna wiosna Niby się to wszystko zaczęło, potem przywaliło po dupie. A tak jak mówię tutaj, e, woda jest, woda jest e, płytko. Podsiąka, podsiąka tutaj na tym terenie. E, Takich żerowisk to tu jest kupa. <laughs> e, więc, więc też korzenie dostały po dupie. A jak jest podmokły teren, to po prostu lucerna się dusi. Tak? Korzenie się duszą i, i roślina obumiera. I wypada szybciej. Ale tak to wygląda. Także plan nasiano jest ambitny w tym roku. No ale trzeba zrobić zapas, bo zapasów nie ma. Były, były i tak stopniowo z roku na rok się kurczyły w ostatnim czasie. A teraz po prostu nie ma nic. Świnie wszystko nam ogarnęły i potrzeba więcej, więc w tym roku zbieramy wszystko. Ze zbóż, ze zbóż jarych, tam owiec jęczmień. Owiec, jęczmień, soczewica, także to wszystko idzie na zbiór na słomę, to jest bardzo dobra pasza, zbiór na słomę po omocie, e, słomę ze zbożem też, tam gdzie w wypadku lucerny e, i, i, i tak to się będzie odbywało, także zbieramy wszystko, lucernę też po prostu na maksa. Co tam jeszcze powiedzieć można, e, oprócz tego, że to jest ostatni rok użytkowania tutaj e, tego pola jako lucernik. E, no będzie, będzie siane żytokrzyca. No, taki mam zamiar, mam, mam. zostało mi żyta tyle, żeby tutaj właśnie posiać i, i chciałbym je rozmnożyć tutaj, e, właśnie razem z trawą, bo chcę zrobić tutaj pastwisko. E, I tutaj będą trzymane zwierzęta. Taki jest plan. Może nie w przyszłym roku, e, może za dwa lata, ale spokojnie nie ma pośpiechu. No, 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 no może, może może nie ma, może trochę jest, tych zwierzaków mamy coraz więcej i po prostu będziemy musieli sezonowo, sezonowo trzymać tutaj zwierzęta, o na takiej zasadzie eee, i bardziej tutaj właśnie, może nie na stałe tutaj będzie jakieś tam pastwisko, ale takie ściernisko wzbogacone po prostu wsiewką eee, trawy, Chciałbym, żeby zostawało po żniwach i przez jakieś tam kilka miesięcy było użytkowane, czyli raz zasiew wiosenny, raz zasiew zimowy i na przykład, żeby zwierzaki tutaj przezimowały, a na wiosnę zabieram i robię uprawkę i, i sieję zboże eee. i potem, potem ozimina i tak dalej, i tak dalej. Także no zobaczymy, coś takiego. A może będzie na stawę, to wszystko jest zmienne, płynne, także no. Pożyjemy, zobaczymy. W każdym bądź razie robimy tutaj udalej użytek zielony. Mały przerywnik będzie co najmniej jeden rok z zasiewem zbożowym. Na zbiór ziarna przeznaczony i słomy. No, a później zobaczymy. Na pewno będzie tutaj to pole grodzone. Tak? To pole będzie grodzone. Tam mamy geodeta nam wyznaczył słupki w zeszłym roku. Jesienią słupki, punkty nam tutaj podświeżał. Także tutaj będziemy wzdłuż drogi e, żywokoły wstawiać, wierzbowe e, tutaj z lasku pozyskanego. Tutaj część jest lasku naszego, tam jest część kolegi e, i tam ma łąkę. Tu jest takie 90 arów, które też tam już się dogadaliśmy i, i będzie to stanowiło całość. Będziemy to brali w dzierżawę. E, co nam tutaj zwiększy ogólny, ogólny areał? Tutaj mamy 2,20, tu jest 80, 90. No dobrze, tam powiedzmy, że 3, 3 hektary, 10 arów. Tam są dwie łąki. Łąka tutaj jedna też, Dolega, która ma tam 70 arów. Czyli tamte 3,80. I jeszcze 70 arów jest przez rów. Także dosyć duży areał będzie tutaj, taki pastwiskowy. I taki, właśnie z użytkiem leśnym, nie? Takie. Z tych 90 arów niecałych, no to takie dobre, dobre 55-60 arów. No, może 60 arów nie będzie, bo to tak wygląda tylko ściana lasu, ale to jest wąski paseczek i tam nie ma tego za dużo. Ale będzie taki użytek leśny też dla, dla zwierząt, które tutaj będą po prostu wypasane, nie? W przyszłości. Także tak to będzie wyglądało. Także żywokoły. Tutaj las trzeba troszeczkę prześwietlić, żeby tutaj się rosło lepiej. Prześwietlenie będzie powodowało to, iż będziemy mieli słupki do ogrodzenia z tamtej strony, troszeczkę z tej i tam koło domu też. Są tutaj nad drogami. Rowy trzeba porobić porządnie, trzeba tam wynająć chłopaka z JCB i niech to tam zrobi wierzba tutaj też jest dosyć sporo do wycięcia z jednej z drugiej strony tam kolega znowu ma las, też tam są wierzby i tam sobie też będziemy pozyskiwać wieżbę właśnie na żywokoły które będą sadzone tutaj wzdłuż drogi i chcemy tutaj aż tam do końca lasu także naprawdę dosyć spory kawał będzie do tego celu użyty Myślę, że fajne to będzie z kilku względów. Po pierwsze, będziemy mieli słupki na siatkę leśną w przyszłości. Po drugie, będą wieżby głowiaste, z których chcemy za kilka lat. No, jak w tym roku się posadzi, teraz na wiosnę, to, to myślę, że już za 4 lata będzie można już zacząć robić pierwsze wierzby, pierwsze kształtowanie wieżb głowiastych, tak i po prostu wszystko do Rębaka i na Pelet. A tam mamy drogę taką szutrową, gruntową, gminną, więc, że tak powiem, ten stan się nie zmieni, więc taki jeden rządek drzew tutaj jest twardo, więc i można tutaj po, po pastwisku czy tam po polu sobie przejechać, żeby to przyciąć. No i też dojazd, dojście jest z drugiej strony drogi, także i można będzie siatkę przybić, i, i, i. I mieć po prostu w przyszłości pelet. A pelet w przyszłości może być bardzo drogocennym materiałem. <grymne> także trzeba dbać o jego przyrost naturalny. No, także to chyba tyle by było. Słońce zachodzi, a tu trzeba jechać dalej. No, także tak. Ostatni rok siew, 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 siew żyta, szycy z trawą, to w tym roku, potem to się zobaczy to też w sumie, no historia po raz kolejny zatacza koło i to nie tylko u mnie, no, ale u nas to ja to widzę bardzo wyraźnie dlatego, że tutaj dziadek też miał pastwiska, ja tu pamiętam jak były pastwiska, ale to dzieciak byłem dzieciak byłem mnie jak 10 lat miałem no, tu stąd krowy się jeszcze, yy, krowy, krowy z się stąd ściągało, <gry> no, także mówię, no, historia kołem się toczy, życie zresztą też, więc, więc fajnie, no, mnie to cieszy, no, także zobaczymy, eee, jak to będzie, także kosimy, eee, w międzyczasie już tam byliśmy, tam przecież czekam, byłem, tam tak, może widać taką miamę wyciętą, tam jeszcze były słupki graniczne, granice trzeba tam poodświeżać i tak dalej w tym lesie na tych bagnach no ale to e, wszystko już tak powoli będzie się dziabało e, tutaj sianko e, mam nadzieję że się uda wolę robić sianę jak sianokisząkę no ale w razie czego jest folia są sznurki więc będzie decyzja w ciągu dwóch dni ale pogoda ma być więc trzymam kciuki też trzymajcie żeby było piękne sianko siano to jest siano no także w międzyczasie tutaj będzie las czyszczony, rowy trzeba będzie zrobić, yy, wiercić słupki, wstawiać słupki. I będziemy po prostu grodzić. Może no w, w tym roku tam siatki na pewno nie będzie, nie? ale słupki już stawimy i niech się tam korzenią na spokojnie. I później będziemy organizować sobie dalej. Nie? Także tak. O, ładny, ładny kawał terenu będzie łącznie. Ja muszę wydrukować mapkę i wam jakieś paluchem po prostu pokazać. Jak to tutaj sprytnie wygląda? Bo tak to po prostu palcem po piasku, to po wodzie to słabo to wychodzi to tłumaczenie. <laughs> Dobra, idę Wam jeszcze pokazać na szybko, jak wygląda naturalny porost na naturalnej łące. Tutaj w naszym wypadku w Dolinie Iny. Eee, ja nie mówię, że, 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 że tak wszędzie wygląda, bo, bo, bo też na pewno nie. No tutaj nie ma zwierząt. Nie ma zwierząt od lat. Ostatnio tutaj zwierzęta to były nasze. I to tylko na, na naszych łąkach chodziły i to było ponad, ponad 30 lat temu, krowy tutaj chodziły, na tym polu zresztą też, ponad 30 lat, więc, więc że tak powiem, materii organicznej przepuszczonej przez byt, bo jakiekolwiek krowy, czy tam kozy, owce, to, to, to tutaj od lat nie było, więc, więc też tutaj to ma duży wpływ, gdzie, gdzie jakieś tam zwierzaki chodzą, wypasane są, no to też troszeczkę inaczej to wygląda, nie? No, ale to mówię. Na swojej łąki mamy tutaj te 70 arów i 60 arów, czyli tam hektar 30 plus tutaj 2,20. Tutaj do dzierżawi się te 90 arów niecałe. To będzie naprawdę dosyć fajny kawałek i to w, prawie w jednym kawałku. Także bardzo fajnie dla zwierzaków na wypas. No, a po prostu nie ma sensu, według mnie, kosić tych traw, bo to się mija z celem. Roboty tyle samo co, co tutaj, a po prostu y, różnica na metrze kwadratowym tutaj mam 3-4 razy więcej y, na takim pokosie lucerny, nawet i takiej wypadającej y, niż tam. Nie? Ale to tam. Nieważne, dobra, to idę Wam jeszcze na szybko pokazać. I... Jak ta trawa wygląda i nie ma co tu przedłużać, bo i tak już się długo zrobiło jak zwykle. Oj, dobra, skoszone, wokoło droga też. Także tak, a tak wygląda naturalna, przepraszam łka, tak taki, taki SEPORO średni, byle jaki niziutki, zobaczcie, rzadki szału nie ma. I to takiego, nie ma co tutaj jeździć, No skosi się to. O, tutaj jest ta łąka, o której mówiłem, tu las, zobaczcie, to prześwituje takie o. ten lasku to też, on tylko tutaj taki szerokie, tam zaraz I taki wąziutki pasek robi, nie? Także tutaj jest kawałeczek też zasadzonego, tam jest łąka, mówię, na mapach trzeba by było to pokazać, a tak to, o, tutaj, tu jest rów, tu przechodzi rów i tutaj też jest łąka i tam wzdłuż też rów. Także tak to wygląda. Mówię, porost nieciekawy, nie ma sensu. Teraz się tutaj na pewno nie będę bawił, bo to jest marnowanie czasu. Eee, a przy, przy lucernie to musi być wszystko bardzo dokładne i czasowe. Tam jest też łącznie 5 hektarów, więc jest co robić. Tutaj jest takie nędzne hektar 30, to bardzo nędznego pokosu. Przy lucernie trzeba się mocno i, i, i delikatnie e, napracować żeby po prostu dobrej jakości materiał zebrać, także tak to wygląda. Nie ma sensu, bo będzie opóźniony pokos na, na dwa zbiory w tym roku. Bardzo późne siano, gdzie kiepskiej jakości, no ale po prostu niech będzie jakiś tam odrost eee, i tyle. Nie bo chodzi o, o zbiór masy, no bo tutaj nie ma mowy o jakichś intensywnych zbiorach przy takim poroście. Tutaj też wszystko, co e, większość tego, co. Szlachetne trawy, to po prostu wypadło, bardziej zostało takie zielsko, jakieś zioła. a niestety tego, no nie ma tutaj wydajności w takim wypadku, nie? Także tak to wygląda. Niby tak o tutaj ładnie, pięknie zielono, tu jest już cały rok zielono, nie? Ale to tak w zależności od roku, ale tu już jest wyeksploatowane yy, mocno i należałoby to podsiać, przesiać. Mimo, że też są trawy szlachetne, to one nie mają siły przebicia tu są bardzo trudne warunki do, do wzrostu. To takie bardziej. No jest trawiaste, nie jest to taki szuwar i typowy, yy, fajnie dla owiec. Fajnie siano tutaj naprawdę można zrobić. Ale ten rok na przykład nasiano tutaj na naturalnych łąkach. Nie jest dobrym rokiem. I nie, nie nazbieramy tutaj nic sensownego. Także tak, różnica jak widzicie ogromna, jeżeli chodzi o, o, o wielkość z bokosu. Łąki z łąki naturalnej, a, a lucerny lucerne są takie o tutaj zobaczcie tu jest taki pasek czegoś lepszego. lisia kita <laughs> no. ale to jest tylko kawałeczek taki pasek a reszta to jest bida z nędzą, więc musi sobie to przekwitnąć e, wysypię osypią się nasiona i nie będzie problemu. Nasiona się większość zabierze do domu, więc pójdzie to jako na belgrazing ścielony na zimę na pastwiska, czy dla świn, czy dla owiec i te nasionka po prostu pójdą na zwiększenie banku nasion na naszych pastwiskach tam, na, na trwałych użytkach zielonych. A to już będzie szykowane powoli na, na, na stworzenie nowych pastwisk dla naszych zwierząt. Dobra, o, błocian jest, uratowani jesteśmy także. Także tym sympatycznym akcentem no zakończymy dzisiejszy monolog. <laughs> Pozdrawiam wszystkich serdecznie z Biofarmy Kolin. Zachęcam do subskrypcji, do lajkowania, do komentowania, dzielenia się swoimi przemyśleniami i uwagami bardzo cennymi. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Cześć!